Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie, uczcimy Ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. W całej Polsce. Ale nie w całej Polsce dzisiaj gadają, że jest też rocznica wybuchu trzeciego powstania śląskiego. Tak, tak, u nas na Śląsku wyjątkowy dzień. Rocznica wybuchu trzeciego powstania śląskiego. Genau, ono wybuchnęło w nocy z 2 na 3 maja 1921 i przyczyniło się znacznie do tego, że ta tajla Górnego Śląska została dokuplowana do II Rzeczypospolitej. Ja wiem, że są ludzie, którym się to nie podoba, bo to było polskie powstanie na Górnym Śląsku. Ślązacy wtedy też myśleli o własnej państwowości, co miałoby oczywiście jakikolwiek sens, ale dzisiaj w Warszawie o tym nie gadają. Zobaczcie, jakie piękne widoki. Widać kościół w Rodzicy. Staram się nie filmować ludzi. Nie każdy sobie tego życzy, żeby nie mieć potem kłopotów. Plan jest taki, cisnymy na Wisłę. 80 km. Mam nadzieję, że nic złego się nie wydarzy. Uwielbiam takie trasy. I skończyły się nam lasy. Zaczynają się trochę lampowate tereny. Tam w oddali widzicie Lipowski Gruń i Równicę. I my tam jadymy. A się na Równicę nie, ale tamtą okolicę. Tak się dzisiaj no fajnie rajzuje, że się pięknie też rymuje. No i pogoda dopisała i świętuje Polska cała. No i lecimy już wyślaną trasą rowerową. W Kiczycach bodajże, czy to jeszcze Ochaby. Może Skoczów, nie wiem, ale jest naprawdę fajnie. Troszkę równiejsze by to mogło być. A tam za Wisłą jest Krajowo 81. Popularnie zwano jako Wiślanka. To też jest Wiślanka, tylko że Wiślano trasa rowerowa. Ja dzisiaj nią nie będę jechać całkowicie. No taki jest plan, zresztą mam tę trasę mocno już oklepaną. No to skoknęłeś sobie do Skoczowa. Gdzie tam grają w tenisa. Też jakoś rozrywka. Tu było jeszcze boisko do gry w Bugle, czy jak to się nazywa. Widocznie gra się nie spodobała i boisko zlikwidowali. A tu Królowa Polskich Rzek. Skoczowie, Wisła, a Wiślano, droga 81, już od Skoczowa zakorkowano. Nie wiem, czy to widać, ale tu jest ryb, całe mnóstwo. I wszystkie tak jakby stoją łepą do góry rzeki.
wąsów. Skoczył w górny bór Biedronka. Się sklepy pozabierane, się trzymają. Przypominam, że Skoczów to też żabi kraj. I tu jest taki molo, taki pomost w zasadzie. No, taka wyspa zrobiony, staw zagospodarowany. I kaczki roztomajte tutaj są. Taki park. I to jest właśnie długi weekend, tak zwany, i gęsi pępki. Cała taka kolonia gęsi pępków, czyli po polsku stokrotki. Teraz możemy gadać po śląsku, Sejm pozwolił, także nie ma jeszcze w Senacie, jeszcze pan prezydent musi podpisać, ale z tym może być duży problem. Jeżeli lubi Ślązoków, kocho kraj, to podpisze. To jeszcze Skoczów. Jedyny prosto. I wjeżdżamy do Międzyświecia. I widzicie, kończy się droga rowerowa na granicy Skoczowa z Międzyświeciem. Oczywiście jadę do Wisły trochę okrężną drogą, do Wisły, bo z Wisły będę wracać już klasycznie, czyli wzdłuż rzeki, a do Wisły jadę takimi oto wioskami, jak Międzyświć. Choć góry już praktycznie na wyciągnięcie ręki, tam Lipowski Groń i Równica. A przed nami Małoczantoria i Wielkoczantoria. Na Kierejrzech był jakieś 3 tygodnie temu? No, prawie. Ale z buta. To są Bładnice. Tam widoczna jest Góra Skrzyczna, tam sam Hanej z nadajnikiem. Tutaj jest Równica, a tam są góry, które są w Brynnej. A to taka prostka i taki potoczek se tu płynie. A tu se ktoś baza zrobił. Tak my za bajtla też robili. I dobrze, przynajmniej dziecka nie siedzą przed telefonem, nie siedzą przed komputerem, tylko wyłażą na zewnątrz. No to już nie Rodzim, dzielnica Ustronia. No Keszy na trasie na razie nie ma, dopiero za Glajzami, za Sztreką w Ustroniu będą. Ja dopiero dzisiaj rano, że wytyczył ta trasa na Garmina. Garmin, świetne urządzenie. Kurde, siostra też była długo sceptyczna wobec tej nawigacji. Ale powiem wam, że skusiła się i kupiła to i też jeździ z Garminem. No, pierwsze kroki były trudne, bo też czasami nawigacja potrafi nieźle wyciulać, poprowadzić przez roztomajte pola, jak się chaszcze. Ale są różne opcje do wyboru, kaj widać, gdzie też inni rowerzyści jeżdżą.
i można wytyczać też po ich śladach rajza. Więc naprawdę polecam. No i oczywiście można też wgrywać trasy rowerowe, które też są w nawigacji uwzględniane i jest wszystko po polsku. Nie jest to jakoś kryptoreklama, ale naprawdę polecam. Stara droga katowicka. Nie! Kurde, to jest Wiślanka. A mi pokazuje, że ją Wiślanką teraz jechać. Od się Pierunia ja sobie to wytyczył właśnie. No to mamy teraz przykład. Pokazałeś? Jak nie jeździć? A zaraz kiedy będziemy skręcać. Graniczy z cudem. To nie był dobry pomysł wytyczyć tutaj tą trasę, ale na szczęście udało się to jakoś przejechać. Także widzicie, że jeszcze też potrafię wytyczyć takie głupoty. Człowiek się uczy na błędach. Ale powiem wam, że chyba jednak było warto pomylić się z tą nawigacją. Przed nami wielko i mało Czantoria, obydwie zdobyte piechty. Wielką Czantorię żeś zdobywał też piechty, właśnie idąc też na małą Czantorię. To było genau rok temu w maju. Wtedy żeś przeszedł z buta piechty raczej od małej Czantorii aż po Kiczory, tym szlakiem, tym pasmem Czantoria, Soszów, Stożek, a Zabajtlarz tam wędrował. Zresztą teraz też Rzech był, no z Wielki Czantorii tam wyciągiem wyjechali i nas troszkę skończyli. Tu mamy Równica, Lipowski Groń. No ta druga na rolki nie ma za dobra. Też muszę spróbować, bo dawno nie jeździł. A mam teraz asfalt koło chałupy. Już 2 lata. I ja go jeszcze nie wypróbował. No to jestem u stronie na ścieżce rowerowej. A to co? Widać, że to jest nowe. Wiadę Kalis. Kiedy oznakowali to? Na Cieszyn 20, Gleszów 7. To trzeba będzie sprawdzić. To będzie ma być właśnie trasa z Bielska do Cieszyna. Na ustronie. Taki budynek, kurczę, tak zaniedbany. A tu już mamy Sztreka.
I kiedyś tu już będą kesze na trasie. No i też dzięki poszukiwaniu keszy dowiedziałem się, że w Ustroniu jest dom Sobieskiego z 1683 roku. Potężny dom, wyrośnięty bluszczem. Jest z 1683 roku. No nieźle. Tutaj mamy takie śluzy w Ustroniu. Ja nawet o tym nie wiedziałem. Taka młynówka sobie tu płynie. A tutaj są ukryte dwa kesze. Jeden z geocaching, drugi z open caching. Oczywiście nie powiem konkretnie gdzie. Czyli kaj, jak to się u nas godo, ale taki oto ciekawe technicznie industrialnie miejsce. Teraz się taka młynówka płynie, ona się tu rozwidla. A też widzicie, jaki syf w niej jest. A tam mamy Lipowski Groń. I Harownica, i piramidy, które powstały dzięki inicjatywie generała Jerzego Ziętka, Jorga. A tamten ostatni most to jest sztreka z Katowic na Wisłę. Tutaj mamy w Ustroniu takie miejsce, kiedy znajdowała się żydowska synagoga. Informacje macie po polsku i po żydowsku, w języku jidysz. Jan Cholewa, chorąży pilot dywizjonów bombowych PSP i RAF Harcmistrz. Słuchajcie, to był gość z Ustronia, odznaczony orderem Virtuti Militari, krzyżem walecznym czterokrotnie, krzyżem lotniczego i powstańców Warszawy oraz Distinguished Flying Cross, czyli przez RAF, czyli Królewskie Siły Powietrzne, Wielka Brytania. Pomnik powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Kombatentów PSZNZ Oddział Ustroń i Mieszkańców Miasta. Nie wiedziałem tutaj o czymś takim, że to taki dynkmal jest, ale geocaching nas kludzi do takich miejsc i dzięki temu poznajemy taki rozmaite rzeczy. Także cześć i chwała bohaterom. Centrum Ustronia. To jest genał kościół świętego Klemensa w Ustroniu. To jest centrum Ustronia. Tutaj mamy dynkmal Jana Świertni, kompozytora, nauczyciela, społecznika. No, związany z tymi terenami oczywiście. 1911-1940, no to już wiadomo, w jakich okolicznościach zginął.
zaś tutaj mamy profesora Jana Szczepańskiego, światowej sławy socjologa, rodem z Ustronia. I to wszystko dzięki geocachingowi, o takich placach się dowiadujemy. Tam już rynek w Ustroniu. Proszę, co tu robimy? Stare sanitarki jeszcze u nas. Taki coś to jeszcze pamiętam. Okay. Takie obrazki tych ludzi w tych kombinezonach to my niedawno widzieli. I kolejny dynkmal ku czci zamordowanych 121 obywateli Ustronia w obozach i więzieniach hitlerowskich. Pamięci 46 obywateli Ustronia, ofiar zbrodni hitlerowskich rozstrzelonych w latach 1939-1945. Ofiary zbrodni katyńskiej. Pamięci tych, którzy polegli w obronie Polski podczas najazdu hitlerowskiego, złożyli życie w walce, zostali zamęczeni w więzieniach, obozach koncentracyjnych. Pomnik ten zbudowało społeczeństwo Ustronia. Pamięci 29 obywateli Ustronia poległych w walce z najeźdźcą hitlerowskich na różnych frontach II wojny światowej. Oczywiście trzeba takie rzeczy upamiętniać. Cześć i chwała bohaterom. Są my przy Muzeum Ustrońskim. Tutaj mamy kamienie graniczne Komory Cieszyńskiej. Tych kamieni w całym Księstwie Cieszyńskim są tysiące. Jest ich w terenie mnóstwo. Zresztą tutaj mamy też wyjaśnienie, co to jest w sumie. W każdym razie one znaczyły przez Komorę Cieszyńską tu książęce, ale też słyszałeś tłumaczenie, że też kradzione. Znak BU wyznaczał granice terenu należącej do fabryki śrub i wyrobów kutych S.A. A, czyli jeżeli jest taki słupek i on jest betonowy, czyli to należało do fabryki śrub i wyrobów kutych. A tam genau mamy prasy. No tak się składa, że Jona prasa robił, ale nie takich oczywiście. Zresztą wtryskarki też są takimi rodzajami pras. Prasa korbowa nacisku 400 ton. 250 ton. A tu się genau montowało formy. Prasa cierna, prasa korbowa. I tak dalej, dłutownica korbowa. Nożyce korbowe do cięcia blachy. Na czymś podobnym też Żech robił. Swojego czasu na warsztatach w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dzielcach te warsztaty już nie istnieją. A to jest potężna prasa. Tu były liny, koło zębate. Naprawdę.
Jest ogień. Wyprodukowana przez firmę Eumuco z Leverkusen w Niemczech. I tu się mogę pochwalić, bo ja był w tym mieście. Ja był w Leverkusen w 1999 roku. A tu jest budynek muzeum. Nożyce korbowe do cięcia blachy. No i tu na ten stół się blacha wsuwało i robiło ciach, nie? Ale to wszystko było na kurba. Na kurbla, jak to się u nas godzi. Tam mamy łuparka jakoś. Zabytkowy trak. Lokomotywa wraz z wagonem i kolewą, fragmentem torów. I to coś jeździło tutaj w Ustroniu. Jak wiecie, jaka jest fabryka Mokate. Tam jeszcze te glajzy się zachowały i taki coś właśnie jeździło. Takie oto ciekawe rozwiązanie. Tutaj mamy jeden potok, a nad nim płynie drugi. Jest taki akwedukt tutaj. No ja już tutaj wiele razy był. Tutaj jest sztreka. O. Jeden potok, minówka, a tu drugi nad nim płynie i tamtym znowu. Dalej sepi. A tu jest staro droga na Wisłę. Tutaj mamy potwierdzenie tego. Ciekawy taki obiekt inżynieryjny. Słuchajcie, są my w dość ciekawym miejscu. Tutaj mamy najstarszy zabytek na kanale wodnym Młynówka w Ustroniu. Już go wam pokorzę. Jest taki mostek, żeby tam nie wleciał. No i w okresie funkcjonowania siłowni wodnej mostkiem przebiegała droga wewnętrzna prowadząca do budynku elektrowni. Obok znajdują się zabudowania należące do nadleśnictwa Ustroń, czyli tam. Kiedyś była tutaj młotownia Krystyna oraz walcownia Hildegarda. Czyli taka oto ciekawostka tutaj mamy. Jeszcze tu jest właśnie ta droga wewnętrzna, tam jest droga Katowice-Wisła, tu jest stara droga. Tu są te zabudowania właśnie tej walcowni. A tu mamy właśnie ten mostek w całej okazałości. Jest? No pewnie, że jest. Szukałem tu oczywiście wiadomo czego. Nie zdradzę, jaka jest. No to nie tędy droga. A tu widzicie, jaki jest ruch na tej pieruńskiej drodze. Dobrze, że mnie dzisiaj żaden czas nie trzymie. Muszę znaleźć jeszcze jakiś jedzenie i będziemy realizować dali. I to jest Czantoria w Ustroniu. Tutaj się na narty jeździło. Narodu. Cholera, to jest stara droga tutaj. Nie, straciłem kofola, ale to nic. Się kupi. I tak tam już nic nie było. I tu mamy taką alternatywną drogę w Ustroniu Jaszowcu. O, niedaleko jest palenica, jakaś się na skrajzy jeździło. Aha.
mamy kościół w Jaszowcu, właściwie Dobce już. Trzeba zawrócić. No tam podobno coś jest, co mnie interesuje. Jest jakaś drużka. Wysłuchamy z tej drużki wyniot w tej wusztyn. Ludzie grillują. Siedzą, żerą, a mnie nic nie da. To ci pieruny, nie? I mamy kościół w stronie Dobce. Dobrego pasterza, czyli niedawno mieli odpust. No to już jest pewne, że będę wracał raczej po cimoku. Dalej to jest tutaj Ustroń Dobka. Nieźle. Troszkę się wracam, bo musiałeś tu zajechać po Kesza. Tam piękny widok na Wielką Czantorię. Wyciąg Faturka, który niestety za bardzo w tym sezonie nie podziałał, ale to tak już niestety jest. Tej zimy tak było. Wisił tam na nas szczeko. I taką oto trasa rowerowa tutaj jest. Ja jadę do Olimpijczyka. Może się mi uda coś tam zjeść. Ja. No fajnie to tu porobili teraz, nie ma już tego kolizyjnego przejazdu przez te drugie, jak gdzieś było. No i pokaszujemy trochę w Wiśle i będziemy jechać na Zot. Wiecie, takie korki na drogach, a ten cuk prawie próżny. Nie rozumiem tego. Hotel Gołębiewski. Ostatnie miejsce, kiedy się zatrzymał.
Nigdy w życiu byś się nie zatrzymał w czymś takim, bo raz, że drogo, może i fajnie, ale narodów pieruny, a człowiek chce chyba w końcu jakieś odpocząć, a nie słuchać non-stop ryków i takich innych rzeczy. Także żadne gołębieskie, żadne krystale, jak już coś, to prywatne. Trzeba wspierać takich mniejszych przedsiębiorców, a nie takich idiotów. No i słuchajcie, u olimpijczyka nie udało mi się pojeść. Tam coś je pozmieniane, a szkoda. Jada wyznaczoną trasą. No nie wiem, czy tu są może jaki kesze. Druga pani. Jakajsi kesz, ale niestety go nie zdobyłem. Góruler w strojach cieszyńskich. Także dzisiaj coś sobie chyba odpuszczymy. Pałacyk Myśliwskich Habsburgów we Wiśle. No i kesze są tu też ukryte. Dziwajcie się, wszyscy umieją fajnie parkować. Nie na Sosnowiec, nie. Bez tuszty może się tutaj wyjść. A tam mamy kościół w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Wiśle rzymskokatolicki. No to już wracam ze Wisły. Klasycznie wiślaną trasą rowerową prosto przez Ustroń na Skoczów. Pojodłeś przed chwilą, nie u olimpijczyka, ale u takiego jednego kebaba przy trasie. No, w miejscu kiedy ta trasa łączy się z drugą przy moście na Wiśle. Mega kebab, ale zjodłem go z apetytem, także polecam. No bo nie ma co jeździć na głodzie, bo przyjdzie taki moment, kiedy nas odetnie i nie będzie sił. A to jest po prostu źle, bardzo źle. Dobra, już bez kaszowania cisnę na Ustruń i Skoczów, bo trochę się mi zima robi, animum długich luntów. Tu jest dobry kandydat. Łukasz Kochut. Ślązak. Mimo tego, że jest z pewnej partii, której też nie darzę sympatią, ale jest druga partia, której bardziej nie darzę sympatią, Łukasz Kochut jest naprawdę dobrym kandydatem. Tak, kończy się Wisła, kończy się Dobrowy Terka.
O, przepraszam. O, ty nie wiedziałeś, że tu też jest asfalt. No to zbyt szybko żeś pochwalił, asfalt jest tylko dotąd. Ta koszutrówka jest aż do Skoczowa pewnie. Chociaż nie, chociaż tam w Ustroniu też coś tam porobili, dobra. Zobaczymy jak to tam dalej wygląda. W każdym razie jademy cały czas wzdłuż Wisły do Skoczowa. Znaki WTR. Szanowny panie burmistrzu Wisły. Czy pani burmistrz, bo nie wiem kto jest teraz burmistrzem Wisły po wyborach, weźcie się za to, bo u was się zaczyna WTR-ka, a nie ma ani jednego znaku o tym. Weźcie się za to naprawdę, a nie róbcie taki burdel. I to już ustronie. Bym słyszał bony jem. I Czantoria, i mało Czantoria. Żegnamy. Chociaż nie całkiem, bo ja je przecież widzę też z chałupy. Ale i Wiślano trasa rowerowa tutaj w Ustroniu jest rewelacja. I co ciekawe, nawet ludzie się stosują do tych znaków, co mnie bardzo cieszy, chociaż nie wszyscy, no ale zawsze się jakoś czorna owca znudzie. Ale generalnie rzecz biorąc, nie ma z tym źle. Mamy ciekawy znak, skrzyżowanie Wiślanej trasy rowerowej z trasą Via Ducali 664 z Bielska Białej do Cieszyna, tylko nie wiem czy ona jest w całości wyznaczona już. Wiem, że w gminie Ustruń i w gminie Brenna była na 100%, ale czy jest całość, to jest wielki znak zapytania do mnie. Jeszcze Ustroń, słuchajcie, w zeszłym roku jak żeś jechał, to do tego miejsca był asfalt, tamten jaśniejszy odcinek, tu tego nie było. To tak wygląda, jakby to było niedawno zrobione, Wiślano trasa rowerowa, ale tutaj mamy most, po którym kiedyś jeździła kolej wąskotorowo. Ja już to kiedyś tutaj godał przy okazji i tutaj właśnie ta kolej szła. Tam po tym są zakłady Mokate. Przy tych zakładach jeszcze w asfalcie glajzy było widać. I to jest właśnie ta kolej, co tam ta lokomotywa przy tym muzeum była. Także też ciekawa sprawa. Jeśli chcecie sobie o tym poczytać, jest taka strona internetowa Koleje Śląska-Cieszyńskiego. Tam to jest opisane bardzo fajnie. Także odsyłam was do tego. Co tutaj mamy? Tutaj mamy szlaki, co Piechty, Szłobyna, Równica, na Lipowiec, Zawodzianka, Ustroń, Nierodzim. A tu jest duże dofinansowane z budżetu województwa śląskiego i Skoczów. To są wszystko
szlaki piechty. Tutaj mamy fajne zaskoczenie. Jest asfalt. Zobaczymy dokąd. A ten asfalt się tutaj kończy. Tam ta trasa idzie na Skoczów. Tutaj jest całkiem nowy most. Ta trasa Via Ducalis też tu idzie. Most, to jest ława, a nie most. Fajnie się to tak idzie, nie? Po takich kratach widzę, że pod tobą nic nie ma. Tu jest Gdynia Wisła. Słuchajcie, mam chęć, żeby tak to przejechać i sprawdzić, jak to tak dalej idzie. Ale to się wiąże trochę z dłuższą trasą. Jest mor nawet, no proszę. Jest Gdynia Mor. Mor to jest nowość w naszym województwie. Nie będę filmował, bo tam ludzie siedzą. Kurde, ale tu to się szeroki zrobiło. Ja pierdzielę. Zejście z kursu. No ja wiem, że to jest los z kursu. No jadę to sprawdzić, jak to tu prowadzi. Są trochę ciekawi. A tu się normalnie druga zrobiła. Ale autem tu nie wiadymy. I bardzo dobrze. Aha, genau jest tutaj taki łącznik do drogi. To już są górki wielkie tutaj. Aha, czyli dotąd. Dobrze. Tam widać już te góry zbędne. Tutaj mamy ujście Brennicy do Wisły. Ja, tam Brennica płynie. Natomiast tam jest taki jas. I jest to taki kanał, kiedy zasilał wodami Wisły rzekę Bajerka. To jest jedyna rzeka, która wpadła do jeziora Goczałkowickiego. Rzeka Bajerka, ona tam płynie przez Chybie, Pierściec. Generalnie rzecz biorąc, źródła mu w Pogórzu, kajś tam. Tak jak i Łownica. Ale tutaj jest zasilano też wodami Wisły. Taki jas tam jest i tak to się odbywa. Ja już jestem w Landeku, słuchajcie. Także cisnę po cimoku już, ale z oświetleniem. Nie jest tak, że bez. Także jest fajnie. I co ciekawe, jadę na krótko cały czas, zresztą nie mam ubrań lontów żadnych za sobą większych. Jest 15 stopni, także spoko jeszcze, da się jechać, nie? Ale jak jedziesz cały czas, jak staniesz, to już jest zima, już tak na granicy. Już Bronów, a puszczą Wiślaną trasę rowerową. No i cóż, wypada już kończyć te rajze. Właściwie już jest niedaleko swojej chałupy. No więc dzisiaj było naprawdę fantastycznie. Troszkę mnie łeb z tyłu boli, no ale to ta dyskopatia niestety.
tak robi. Tak, mam stwierdzoną dyskopatię. I oczywiście muszę wykonywać specjalne ćwiczenia metodą McKenzie'ego 3 razy dziennie. Tak więc no i w trakcie rajdy też wypadałoby. Także rano, wieczór trzeba się gimnastykować. Mam też taką specjalną piłkę lacrosse do masażu pleców, mięśni pleców koło kręgosłupa. Także działamy, walczymy, nie poddajemy się. Żeby było lepiej, żeby było dobrze, no niestety kręgosłup to jest takie coś, co trudno naprawić. Ale pani Justyna, pani fizjoterapeutka robi co może i to przynosi dobre efekty, także dzięki temu mogę jeździć dalej na rajdy. Oby te rajdy były jak najdłużej, żeby był zdrowy i żeby czerpał z tego radość. Tak jak dotychczas. A tych przejechanych kilometrów to choćby nie wiem co się stało, nikt mi już nie odbiera. Także dziękuję wam wszystkim za uwagę. Kurde, lampy nie świecą u nas. Nie zapłacili? Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Za to, żeście obejrzeli ten długi film. Cieszę się i do zaś.